Wojtek wracał sobie spokojnie do domku. Był pewny, że nic złego nie może go już spotkać. Mijając wioskę villagerów, zauważył coś bardzo dziwnego. To nie było normalne w Minecrafcie. Twoja łapka w górę sprawi, że pojawi się więcej odcinków z tej serii. A więc właśnie zauważyłem wioskę villagerów. Całkiem ładnie tutaj. Takiej jeszcze szczerze nie widziałem. Zbiorę sobie troszeczkę pszenicy. Mam nadzieję, że ładnie mnie tutaj osadnicy przywitają, że nie obrażą się, że im zabieram troszeczkę tutaj tych rzeczy, ponieważ jestem troszeczkę głodny, muszę przyznać. Znaczy zaraz mogę być troszeczkę głodny, ponieważ dopiero co zjadłem mój pieczony schab, że tak to określę, i właśnie sobie chcę wracać do domku, w dalszą drogę się wybrać, nie zostanę tutaj długo, idę już sobie powoli, tylko chciałbym przerobić sobie również tą pszenicę. Nie wiem, czy tutaj jest gdzieś jakiś crafting table, pójdę sobie troszeczkę dalej. Co to takiego? Co to takiego? Skąd? O nie, 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 co się stało? One lubią pszenicę, dobra. Skąd tutaj tyle owiec? Wow! Zobaczcie, ile tutaj jest owiec. To jest mała owieczka nawet. I kolejna mała owieczka. Skąd one się wszystkie biorą? Naprawdę? Tak dużo małych owiec? To jest coś niesamowitego. Przeszkadza mi to. One wszystkie normalnie beczą. Be. Nie, przesrane. Dobra, ja sobie stąd uciekam. A co by było, jakby tak wszystkie do jednego miejsca zaciągnąć? Zrobić farmę. Dobra, wyciągnę. Wow, jak idą na mnie. Zobaczcie, ej, to mi troszeczkę przeszkadza, odsuńcie się ode mnie, odsuńcie się, ej. Co się stało? Gdzie ja znowu jestem? Nie mów, że znowu mnie gdzieś przeniosło, przecież ja tylko zderzyłem się z tą owcą, nic więcej. Nie, czy jestem w owcy? Nie wierzę. Co to jest? Miejsce na pochodnie, miejsce na TNT. Nie, znowu będziemy musieli szukać te wszystkie rzeczy. Dobra, spróbujemy dowiedzieć się, o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że ta owca będzie chciała nam coś powiedzieć. Mam nadzieję, że nie będzie znowu jakaś przekupna jak tamta krowa. Krowa ostatnim razem chciała mleko w zamian za jakąkolwiek informację. Owco, o co tutaj chodzi? Powiesz nam, co tutaj się dzieje? Powiedz. Witaj, znalazłeś się w owcy. Jeżeli chcesz potrzebne informacje, aby się stąd wydostać, przynieś mi nożyczki. No dobra, trzeba znaleźć nożyczki, kurde. Naprawdę? Naprawdę? Gdzie ja znajdę te nożyczki? Obsydian, tutaj się nie dokopię. Tutaj jest jakieś przejście dziwne, ale prowadzi w jakieś dziwne miejsce. Wolę tam nie wchodzić. Sprawdzimy, co jest tutaj. Okej, mamy jedną skrzynkę, ale tam się chyba nie dostaniemy. Chyba, że spróbuję się tam dostać. Tutaj mamy znowu kolejną skrzynkę, ale najpierw chciałbym spróbować przejść ten parkour, aby dostać się tu. Tutaj już się niestety nie dostanę, to mi przeszkadza. O, dobra. O kurczę, prawie spadłem. Och, ale już mi się normalnie głos załamuje przez to wszystko. No nie dostanę się tutaj. Dobra, chyba tutaj jest jedyna opcja, żeby tutaj przejść. I mam nadzieję, że tutaj będą nożyczki. Dobra, przeskoczyłem. Są nożyczki, jest dobrze. Idziemy do owcy. Wow, to jest wysoko. Może ją... Nie będziemy ją strzyc, bo jeszcze nam nie powie, o co chodzi. Mów, co się dzieje? Wydostanie się stąd nie będzie proste. Potrzebujesz do tego TNT oraz pochodnie do zdetonowania. Po prawej stronie masz rzeczy, które powinny ci się przydać. Musisz stworzyć diamentowy kilof i wykopać obsydian. Znajduje się tam ważna rzecz, bez której nie uda ci się wydostać. Resztę musisz zrobić sam. Powodzenia! Dobra, dowiedziałem się coś, ale naprawdę ta owca musiałaby chyba z 10 nożyczek dostać, żeby cokolwiek więcej powiedzieć. Wiem już, że muszę wykopać tego obsa. Tylko muszę najpierw stworzyć kilof diamentowy. Pewnie tutaj trzeba będzie zejść na dół i go stworzyć, bo raczej do tego przejścia się nie dostanę i pewnie tam coś jest zupełnie innego. A więc mam nadzieję, że pod tym obsem jest TNT oraz pochodnia i że będę mógł od razu stąd wyjść, bo nie chcę tutaj długo siedzieć w tej owcy. Mam nadzieję, że się z niej szybko wydostanę, a więc schodzimy. Mam nadzieję, że się naprawdę nic nie stanie. O, dobra, jakoś żyję, nic jak na razie nie jest. Mamy kopalnię, czyli tutaj będę musiał sam zrobić ten kill-off. Mam nadzieję, że się uda jak najszybciej. Naprawdę, mam napięty grafik w tym momencie i nie mogę w tej owcy za dużo spędzić czasu. No ale w sumie, no to nie zależy ode mnie. Ale nie wiem, jakim cudem tak się stało, że tutaj się dostałem. Te zwierzęta chyba mnie naprawdę nie lubią. Co ja złego zrobiłem? Nic złego za dużo nie zrobiłem. Przecież tylko natknąłem się na tą owcę i przez przypadek walnąłem się w nią. Kurde, wszystko jest niesprawiedliwe. Dobra, mamy patyki. Stworzymy teraz kill off. Okej. I trzeba wykopać kobla. Dobrze, to wykopiemy sobie 3 razy kobla, żeby zrobić kamienny kill off. Właśnie teraz robimy. O, proszę bardzo. Crafting table, trzymaj. Dobry kill off, dziękuję bardzo. Wykopię sobie teraz węgiel. Właściwie zobaczcie, to są tylko 2 diaksy z tej strony i tutaj jeden.
Jeżeli ten diaks wpadnie mi do lawy, to już jest po mnie. Już zostanę w tej owce na zawsze. To jest najgorsze, co może się stać. Nie chcę, żeby tak się stało. Wykopię sobie jeszcze tylko to. I 3 żelaza potrzebuję. Oraz piecyk muszę zrobić, więc potrzebujemy... 1, 2, 3... Okej, okay, potrzebujemy 8 bruku. 8 cobblestone'a. Mamy. Robimy teraz właśnie piecyk. Ładnie, idealnie. Przetapiamy to żelazo. A w międzyczasie chciałbym sprawdzić, czy mógłbym... Ej, przecież zapomniałem o skrzynce, była tam skrzynka. Ciekaw jestem, co może w niej być. Dowiedzieliśmy się wiele informacji, a ja zapomniałem otworzyć tą skrzynkę. Okej. Wow, ale to są fajne rzeczy. Dobra, o to właśnie chodzi. Wow, miecz, ostrość 5. Tak jak wtedy, idealnie. Takie rzeczy to ja mogę cały czas mieć. Może nawet nie będzie aż tak najgorzej w tej owce. Okej, zobaczymy. Chociaż aż dziwne, że takie rzeczy od razu dostałem na starcie. Czy ja będę musiał się z kimś klepać? Dobra, założymy sobie to wszystko i wracamy. Żelazo już powinno się przetopić. Jak dobrze, że nie musiałem tak po prostu czekać. Mieliśmy jakieś O, jest, przetopiło się. Teraz robimy sobie ten cały kill off i wykopujemy te diaksy. Wreszcie. O, co ja zrobiłem? Kompletnie nie myślę dzisiaj. Bo wszystko przez ten stres, że się nie wydostanę z tej owcy. A jak się nie wydostanę z tej owcy, to naprawdę będzie słabo. Dobra, drewnem to chyba nie wypada zakopywać, bo zaraz się spali, ale ja chcę szybko to już wykopać. O nie, tutaj będę... O nie, już się pali. Niedobrze. Szybko, zamykamy to, dobra. Zamknęliśmy. Lawy już nie ma, co? O nie, tutaj jest lawa, idealnie w tym miejscu. Wykopujemy to. Wykopujemy te diaksy. Mam nadzieję... Dobra, nigdzie mi nie uciekły, więc jest dobrze. Również tego sobie wykopię. I ostatni. Mam nadzieję, że nigdzie z tej strony nie ma lawy. Nie ma na szczęście, dobra, bierzemy. Mamy 3 diaksy, można robić kill off. Szybko, błagam, niech ten kill off. Dobra, ładnie. Niech ten kill off nam pomoże. Mam nadzieję, że wykopiemy tego obsa i będzie w tej skrzynce już gotowe TNT i pochodnia. I żebym mógł się jak najszybciej stąd wydostać, bo nie chcę w tej owce tak dużo czasu spędzić. Nie chcę na zawsze w niej zostać. Jak zostanę w niej na zawsze, to co ja tutaj będę robił? Ona już mnie doprowadza do szału, no spójrzcie na nią. Olewa mnie kompletnie. A ta mina tutaj jest jakby jakaś opętana. Dobra, wezmę sobie tego obsa i sprawdzamy, co tu mamy. Drabinka, naprawdę? I co ja mam z tą drabinką zrobić? Tu już mam jedną drabinkę, po co mi ta drabinka była? Ojejku, im dłużej jestem w tej owce, tym bardziej chcę mi się stąd wyjść. Naprawdę, to jest chore. Okej, musimy się tam chyba przedostać, więc przejdę sobie tym parkurem. Tak jak wtedy, o, dobra, nice. Przeskakujemy, tutaj się nie przedostanę. I o, właśnie w tym miejscu położymy sobie tą drabinkę. Ja to jednak jestem taktyk. Dobra, skaczemy. O nie, co mi tu przeszkodziło? To się da w ogóle przeskoczyć? Nie mam pojęcia, przecież to nie powinno aż tak przeszkadzać. Sprawdzimy jeszcze raz. No nie, głodny już się robię. Muszę zjeść, ale naprawdę wyglądam jak prawdziwy pros. O, dobrze. I spróbujemy się teraz przedostać. Jeszcze raz. Nice, idealnie, zobaczcie, prawie spadłem. Teraz przeskakujemy tutaj. Jest dobrze. I nigdy w te parkury za dobry nie byłem. Zawsze się stresowałem w takich sytuacjach. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy tu. Czy jest tutaj coś strasznego? O nie! Oła! Szkielet! Jakim cudem, dlaczego? Jakim cudem w owce znajduje się szkielet? Naprawdę? Dobra, trzeba będzie tutaj szybko się... Oła, znowu? Dobra, szybko go trzeba będzie zabić. To jest trudny. Ty, zabierasz mi za dużo serduszek. Ej, nic mi nie zabiera serduszek. A łatwy szkielet. Dobra, jednak... O kurde! Nie, dosyć, za dużo was tu, za dużo. Kolejny zginął, zombiak jeszcze. Dobra, kolejny zombiak. Enchantowany ma łuk, ile was jest, naprawdę? Dajcie mi stąd przejść, ała. Kurde, ała. Nie, mam jeszcze, kurde, co ja mam tutaj zrobić. Dobra, zabity. Zeżremy sobie szybko. Niech nam się odradzają serduszka. Sprawdzamy, czy jeszcze jest jakiś. O kurcze, ile tego tutaj jest, naprawdę. Gin. Dobra, zginął. No, to jest labirynt? Z tego co widzę, to jest chyba labirynt. Dobra, trzeba będzie, najpierw pójdziemy w tą stronę. Chodźcie, trzeba to jakoś partiami wyrzucać. Ała. Dobra, nie, ja chcę się tutaj przedostać. O nie, to jest ślepy zaułek z tego co widzę? Tak, ślepy zaułek. Wracamy, zaraz zginę. Zamykamy to, dobra. Nie chcę już ich tam, nie będę ich dobijał. Nie będę kusił losu. Wracamy, tam jest cały czas ten... O, szkielet, dobra, zabijemy jednak, zabijemy.
weźmiemy sobie te rzeczy, może nam się przydadzą. Zamykamy za sobą, żeby nic się tutaj nie przedostało. Dobra, was będzie całkiem łatwo zabić. Bo tutaj, o, dobra, otwieram. O, nie, dobra, mogłem nie otwierać. Ile ich tam jest? Gincie. Czy tam w ogóle jest dobre przejście? Ja nie wiem, gdzie ja idę. Nie, szkielet, idź spać. Nie macie tu już w tym momencie. Dobra, zabity, sprawdzamy. O nie, kolejny ślepy zaułek. Dobra, trzeba sobie zjeść, bo szybko głodny się robię strasznie. Zamykamy. Chodźcie, zombiaki, już po was. Jeden, drugi, nice, porobieni. I co tutaj jest? Wybierz drogę, w lewo, w prawo. Od tego wyboru zależy twoje życie. Co? Naprawdę? No dobra, no ja nie mogę się teraz w tym momencie zdecydować. Zagłosujcie w karcie, w prawym górnym rogu, gdzie wy byście poszli, czy w lewo, czy w prawo. Ja teraz naprawdę nie wiem, gdzie... O, dobra. Jeżeli już otworzymy jedną z tych furtek, nie będzie drogi odwrotu, coś myślę. To jest jakiś mechanizm chyba. Dobra, wybieram, gdzie jest, o kurczę, to jest... On ma miecz, dobra, to wybieram prawą furtkę, obowiązkowo. Tamten koleś miał miecz, więc odpuścimy... Nie, to jest wiedźma! Nie, z tą wiedźmą nie chce walczyć. Gincie. Co się dzieje z tą wiedźmą? Ej. Ona chyba mnie polubiła, zobaczcie. Nie rzuca we mnie. O nie, jednak rzuca, dobra. Jednak rzuca. Gin. O kurczę, ten ma zbroję. Zgin, dobra. Jeszcze jeden, ile was tam? Muszę szybko zjeść, bo zaraz zginę, jak tak dalej pójdzie. Głupi ten labirynt, naprawdę. Dobra, ich tutaj nie będę nawet dotykał, bo boję się, że coś się stanie. Chyba dobrze, dobrą drogę wybraliśmy. Za cicho tutaj, naprawdę. Wydaje się jakby... O nie, przewidziałem, że to jest za cicho. Niedobra, gin. Kolejna jeszcze, gin. O kurczę, zatrucie przez 10 sekund. Co się dzieje? Czy... Dobra, mam nadzieję, że to przejdzie. Na szczęście mamy skrzynkę. Jest, pochodnia. Okej, z tą pochodnią mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Dobra, idziemy, wracamy. Ja z wami tutaj nie chcę nic, spokojnie, nic się nie stało. Wracamy tutaj. Mam nadzieję, że... Nie, zamkniemy za sobą jednak, zamkniemy. Dobrze, że wybraliśmy dobrą drogę. Muszę coś zjeść. Okej. Ile mamy w ogóle rzeczy? O kurczę, mamy dobre miksturki, wezmę sobie je na wszelki wypadek. Jakbyśmy mieli znowu się bić z kimś. Wracamy. Zamykamy za sobą teraz drzwi w każdym miejscu. Dobra, coś już mamy. Malutką część. Kładziemy pochodnie. Jest dobrze, teraz tylko TNT. I gdzie ja to TNT mogę znaleźć? Tutaj już się nie przedostaniemy. Z tej strony może coś ciekawego być, ponieważ tutaj jest dźwignia. Ale żeby się tutaj dostać, potrzebujemy płytkę naciskową albo właśnie dźwignię. Więc... Ach, dobra. Co my tutaj mamy? Mogę zrobić... Dobra, mogę się tutaj podbudować. Zobaczcie, mogę się tutaj podbudować, więc uwaga. Podbudujemy się. Nice, jesteśmy podbudowani. Mamy dźwignię. Czy to już jest koniec? Czy uda nam się stąd wyjść? Jak nam się uda, to będę w niebo wzięty, naprawdę. Dobra, otwieramy przejście. Jest jak na razie wszystko dobrze. Skrzynka jakaś jest na samym dole. Bierzemy, ja się boję szczerze troszkę schodzić. Dobra, nic tutaj nie ma. Okej, czysto. TNT mamy. Idziemy do wyjścia, uda nam się stąd wydostać, mam nadzieję. Teraz albo nigdy, ludzie, teraz albo nigdy. Zamykamy za sobą drzwi, jak w każdym miejscu. Dobra, na razie, owco. Dziękuję za wszystkie informacje, za dużo ich nie było. Ale dziękuję ci za to, że i tak dałaś te informacje. Wiem teraz jak uciec, wiem teraz jak wyjść. Życz mi powodzenia w normalnym życiu. Taki pewny siebie jestem, ale szczerze nie wiem jak to wyjdzie. W ogóle dostałem z tych strzał. Czy ja długo przeżyję, nie mam pojęcia, dobra. Uciekamy. Jest! Udało nam się! Wydostaliśmy się z owcy! Wow, jaka bycza owca! Tam jest ta krowa, co przeniosła nas w to samo miejsce właściwie. Jesteśmy wolni znowu! Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie, jakie ma być zwierzątko w kolejnym odcinku. Czy to ma być świnia, czy to ma być kura? Wszystko zależy od was. Jeżeli chcecie, aby ta seria była kontynuowana, zaproponujcie, jakie ma być kolejne zwierzątko. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Troszeczkę nad tym odcinkiem siedziałem, muszę to przyznać, ale opłacało się. No, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!